Ja przez ten okres spowolnienia przeszłam suchą stopą dzięki tej strategii. I widać po statystykach, że kredyty są tak naprawdę dźwignią w dużych miastach. Czyli... Małe rynki są w ogóle świetnymi miejscami, gdzie można zarabiać inwestycyjnie. Zbliża się taki rynek, w którym będzie nam stosunkowo łatwo pozyskać fajną okazję. Jak już wspominałam, tą okazję będzie można moim zdaniem znaleźć nawet bez gotówki dzisiaj, czy nigdy nie przestanie. No ja też tak mówię. Jak Jurek Owsiak nigdy nie przestanie grać orkiestrę. Tak, tak, tak. Ja nie wyobrażam sobie dla siebie lepszego miejsca w życiu. Tak. Business Rider. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Katarzyna Górska. Pięteczka. Kasia jest fliperem i od 5 lat zajmuje się tym biznesem i jest jedną z pierwszych osób, które wyszkoliłem na tym rynku, bo Kasia była 5 lat temu u mnie na moich pierwszych warsztatach flipów i chciałem porozmawiać z Kasią, jak jej idzie dalej ten biznes, bo już jest w tym biznesie 5 lat i już w tym czasie no, już można zrobić bardzo, bardzo długo. I Kasia też była jedną z osób, która była u mnie na takim rocznym mentoringu. I w tym rocznym mentoringu, w tym pierwszym roku od szkolenia udało Ci się zrobić 10 flipów. Tak. Tak? I powiedz mi, ile masz już na swoim koncie flipów? Witajcie kochani. Mam 50 sprzedanych nieruchomości i w tej chwili mam 5 kolejnych w obróbce. Wczoraj zarezerwowałam 56. Okej, super. To a wiesz, ile na nich łącznie zarobiłaś? Gdyby tak pomnożyć liczbę tych flipów razy średni zysk, no to pewnie 2,5 miliona. Okej. Super. A powiedz mi, kim byłaś wcześniej? Czym się zajmowałaś, zanim do mnie przyszłaś, zanim zaczęłaś robić te flipy? Na początku byłam kierownikiem budowy, później zostałam inspektorem nadzoru, czyli jakby jednostki administracji publicznej wynajmowały mnie, można tak powiedzieć, do tego, abym nadzorowała, czy inwestycje drogowe są prawidłowo czyli realizowane. Czyli po stronie urzędów, które zlecały jakieś generalne wykonawstwo na budowę dróg, tak? Tak. A ty byłaś osobą, która to sprawdza. I byłaś na własnej działalności, tak? Wtedy? Oczywiście, że tak. Tak, jak najbardziej. I dobrze zarabiałeś wtedy? No nie najgorzej, jak najbardziej. Natomiast oczywiście, po pierwsze, to nie były takie zyski jak zyski z flipów. Natomiast dla mnie flipowanie ma coś znacznie ważniejszego. Mianowicie uwalnia mi dużo ilości czasu, czyli te środki można zarobić w ten sposób, że pracujesz wtedy, kiedy chcesz, ile chcesz i jesteś w stanie wygenerować te zyski pracując nawet 2-3 dni w tygodniu. Jak sobie to poukładasz? Bo oczywiście można pracować nie wiem, cały tydzień, sobotę, niedzielę i wtedy tych flipów zrobi się dużo więcej. Można mieć bardzo rozbudowany zespół i flipować 30-40 mieszkań rocznie. Oczywiście, że tak. Natomiast nie do końca była to moja droga. Nie tak to widziałam. No dobra, ale jak to było? Czy ty pracowałaś na etacie i rzuciłaś to od razu, czy rzuciłaś to po jakimś czasie? Jak to wyglądało? Najpierw rzuciłam etat. W 2015 roku rozstałam się z moją firmą i pracowałam wyłącznie jako inspektor nadzoru, jako projektant infrastruktury drogowej. Następnie zrobiłam swojego pierwszego flipa w 2017 roku, na przełomie 16 i 17 roku. I kiedy zobaczyłam, że to naprawdę mi się podoba, to jest to, no to zapisałam się do Ciebie na szkolenie razem z mentoringiem. On potrafi masę treści skompresować w taki sposób, że to, co mam wrażenie inni trenerzy opowiadają godzinami, to dla nich potrafi to w prosty sposób przełożyć w dostępną wiedzę dosłownie w 5 minut. Jest bardzo intensywnie, każda minuta jest wykorzystana na maksa. Jako grupa cały czas intensywnie pracujemy, nie możemy się od siebie oderwać cały czas gdzieś tam, nawet w kuluarach, w przerwach, przy kawie. Wymieniamy się doświadczeniami, natomiast jeżeli chodzi o same szkolenie, to jest, mówię, masa wiedzy. To wtedy jeszcze nie było takie, nie mówiło się dużo o tym ani na YouTubie, ani, prawda, to jeszcze była taka rzecz, tak, to było tego mało. Trochę mało tego było, ale już coś tam, jednak ja z YouTuba się zainspirowałam, obejrzałam Twoje wystąpienie na Zbiro i podjęłam decyzję w 2 minuty tak naprawdę. Okej. A jak wyglądały te pierwsze 10 flipów, które robiłaś? Bo wiesz, no, teraz masz dużo liczby na koncie, to nie wiem, czy pamiętasz jeszcze te swoje początki. I jakie miałaś takie największe problemy na samym początku, jak startowałaś? Wydaje mi się, że ten pierwszy flip, aż dziwne, że udało mi się przy tylu wyzwaniach mimo wszystko wytrwać w tym biznesie, ale pierwszy flip poszedł tak naprawdę najgorzej, czyli ten przed szkoleniem, bo trafiłam na kiepską ekipę. Wiedziałam, jak mam to poprowadzić, żeby ona nie wyrządziła mi szkody, ponieważ no, miałam ogromne doświadczenie z dużo większymi ekipami.
Natomiast no, trochę się umęczyłam. To było trochę coś innego, ale tak. też i no, źle trafiłaś. Zgadza się. I później tak naprawdę po szkoleniu odcięłam wiele rzeczy, które zrobiłam w tym pierwszym flipie. Czyli tak jakby to pierwsze mieszkanie było pewnie przeze mnie trochę przeinwestowane, trochę niepotrzebnie. Dowiedziałeś się, co zepsułaś pewnie, tak? Zepsułam sobie przede wszystkim zysk. Tak, więc... Ale też chodzi o czas, no bo tak naprawdę każda aktywność nasza na tym mieszkaniu to jest wydatek nie tylko zasobów finansowych, ale i czasowych, więc... Okej, ale później jakie miałeś wyzwania? Jakby, czy szło Ci tak idealnie wszystko, czy miałeś jakieś tam problemy? To nigdy nie jest idealnie. To jest biznes, który wygeneruje wyzwania i te wyzwania sobie trzeba poukładać. Chyba najwięcej, jak skupiamy się na tych 10 kolejnych flipach w kolejnym roku, to nie przypominam sobie takich wyzwaniowych bardzo sytuacji. A miałeś w ciągu tych 5 lat taki moment, że na przykład, że już miałeś tego dość, albo że już było ciężko? Takiego momentu nie miałam, żebym chciała się wycofać na pewno. To a jak na przykład była pandemia, jakby ten środek pandemii, albo no wiesz, nie miałeś tego momentu, co dalej z tym rynkiem i wiesz, co to się wydarzy, czy to dalej będzie działało? Okej, więc wydaje mi się, że moja sytuacja w pandemii była bardziej komfortowa niż w większości osób, które tak naprawdę pracowały wtedy na etacie. Miałam to wielkie szczęście, że byłam wtedy w miarę skaszowana. I tak naprawdę mogłam sobie pozwolić na to, żeby przez 3 lata nie pracować. Miałam wtedy jedno mieszkanie, które sobie remontowałam na spokojnie i naprawdę byłam spokojna, miałam czas edukować się o tej sytuacji, miałam czas przewidzieć swoją strategię na różne warianty ABC i tak dalej. I w ogóle to był fajny czas, bo ja się wtedy dodatkowo edukowałam w różnych dziedzinach. Więc pandemię wspominam wbrew pozorom bardzo dobrze. Wracając do tego poprzedniego pytania, to takim największym wyzwaniem dla mnie to był flip domu jednorodzinnego, gdzie rzeczywiście tych ekip do spięcia już było 10 i niestety było tak, że jeżeli chodzi o ekipę, która robiła wykończeniówkę w środku, znowu źle trafiłam, to była nowa ekipa z przygodami, troszeczkę musiałam się z nimi rozstać. Ale było 10 ekip, bo było te różnych... Bo jest tyle różnych zakresów czyli elewacja, tak. Pamiętam, że... Elewacja, garaż, ogrodzenie, taras, balustrady, schody, taras. Tak, dlatego ja zawsze mówię, żeby nie robić tego domu czy kamienicy na pierwszy strzał. Tak, oczywiście. Bo można naprawdę... Można się zniechęcić, tak. Zniechęcić. Nigdy nie było tak, że pomyślałam sobie, kurczę, no to jednak jest dla mnie za ciężkie, bo jak kiedyś wcześniej zarządzałam na przykład kilkunastoma czy kilkudziesięcioma pracownikami, których to nie ja zrekrutowałam, nie miałam wpływu do końca na to, czy będą pracować, czy nie, no to dla mnie przesiadka na nieruchomość, na której mam 3 wykonawców, albo na przykład no, nawet kilkunastu, tak jak w tym domu, no nadal to jest po prostu jakby mniejszy kaliber. Czy to jest coś łatwiejszego niż to, co robiłam w swojej pracy zawodowej. Okej, okay. A co się zmieniło w Twoim życiu jakby poza pieniędzmi tak jak dobrze, tak? Czy nie wiem, pracujesz teraz mniej niż pracowałeś wcześniej na tych budowach? Czy wjeździłeś na wakacje? Zdecydowanie tak. Flipy uwolniły mi znaczną część zasobów czasowych i w tym kierunku poprowadziłam jakby swoją... No i co z tym zrobiłaś z tym czasem? Chciałam, kiedy pracowałam na etacie, to marzyłam o tym, żeby wyjeżdżać 6 razy do roku, więc to się tak naprawdę udało już od momentu, kiedy zaczęłam pracować na swojej działalności, kiedy zrezygnowałam z etatu, zaczęłam podróżować i kiedy zaczęłam flipować, stało się to o wiele prostsze, o wiele fajniejsze. Więc dla mnie, poza oczywistym aspektem, jakim są finanse, flipowanie jest niezwykle wartościową branżą, w której mogę pracować, mogę sobie to regulować, czyli jestem w stanie pracować bardzo mało i zarabiać bardzo godziwe pieniądze, albo przyspieszyć tempo i pracować więcej i zarabiać z kolei więcej. Jeszcze więcej. Business Rider. Wiem też, że zainwestowałeś za granicą, jak już mówimy o wakacjach, tak. Kupiłaś mieszkanie. Kiedy to było? To było w roku 2021. To, że ja kupiłem mieszkanie też na wybrzeżu, to jakoś Cię zainspirowało, czy po prostu sama myślałaś o tym? Ja chcę mieć nieruchomości wakacyjne na całym świecie, oczywiście docelowo. A to jest jedno z pierwszych, bo było najtańsze w zakresie po prostu, który mnie interesował. Ja kupiłam mieszkanie w Albanii w cenie z metra
za takie pieniądze jak mieszkanie w Kaliszu do remontu. No bo trzeba powiedzieć jeszcze, że Kasia pochodzi z Kalisza i robi flipy w Kaliszu i w okolicach. I w okolicach, tak. Jak najbardziej. No bo właśnie, mówi się, że niektórzy twierdzą, że tylko w dużych miastach można robić flipy, tylko w miastach wojewódzkich. A ty w najmniejszym mieście jak kupiłaś mieszkanie? No, w najmniejszym mieście to był Turek. W Turku zrobiłam 3 flipy i Turek będzie miał pewnie, nie wiem, z 25 tysięcy mieszkańców? Coś takiego. Okay, ile na nim zrobiłaś? Ile kosztowało? To było mieszkanie, które kupiłam za 95 tysięcy. Wyremontowałam za około 37 tysięcy. Sprzedałam za 178. Miałam około 40 kilku tysięcy zysku, wydaje mi się. No to przy takiej inwestycji to jest dobra stopa zwrotu. Ogromne ROI, tak. Ogromne ROI ja generalnie celowałam w tym roku w produkty, które ogólnie docelowo dla klienta będą tanie. W tym mieszkaniu ten remont był tani, dlatego że nie remontowałam łazienki. Zostawiłam taką przyzwoitą, można powiedzieć. No i też celuję w produkty, które są małe. Kawalerki, dwupokojowe mieszkania. Bo one się sprzedają za gotówkę, tak? One się sprzedają za gotówkę. Tak. I w tym przypadku również był klient gotówkowy. To są na tyle niewielkie pieniądze, że wielu ludzi ma takie pieniądze odłożone. I ja je sprzedałam na pierwszej prezentacji, miałam 4 oglądających, wszyscy chcieli, a ja wybrałam sobie po prostu gotówkowego i tyle. Tak, no w tych czasach tym bardziej trzeba celować. To my też przestaliśmy kupować większe mieszkania, czy nie kupowaliśmy nigdy dużych mieszkań. Tak. Zawsze mieliśmy co do tego, miałem awersję, bo one schodziły najgorzej. A teraz tym bardziej trzeba właśnie skupić się na tych mieszkaniach, które są dostępne za gotówkę. I teraz właśnie, jak ty widzisz teraz rynek? Bo mówię, że w styczniu sprzedałeś ostatnie mieszkanie, mamy czerwiec, prawda? Masz 5 projektów w trakcie. I jak ty widzisz, jakby, jeżeli chodzi o ten rynek taki, bo mówi się o tym, że popyt spadł, że mniej jest prezentacji. Jak ty na to patrzysz, jak ty to widzisz? Ja sprzedałam od stycznia 5 mieszkań jeszcze, więc ja ostatnią transakcję miałam w maju, więc co miesiąc sprzedaję mieszkanie. Z żadną sprzedażą nie miałam większych problemów i na te sprzedane 6 mieszkań miałam 6 klientów gotówkowych. Przy czym jedni z nich dokredytowali się kredytem hipotecznym 100 tysięcy. No właśnie. Dlatego, że przygotowałam takie produkty pod takich klientów. Natomiast ja przez ten okres spowolnienia przeszłam suchą stopą dzięki tej strategii. Czyli dzięki kupowaniu i tanich mieszkań, małych mieszkań, remontowaniu ich w taki sposób, żeby one docelowo dla klienta również były w fajnej cenie. W chwili obecnej mam zarezerwowane mieszkanie, które dopiero remontuję. Czyli mam podpisaną umowę przedwstępną na mieszkanie, które jeszcze nie jest gotowe. Klientka je widziała, kiedy ono jeszcze było w tym stanie przed remontem i się zdecydowała. Jest też klientką gotówkową. Więc ja kompletnie nie czuję jakiegoś spowolnienia, niemniej jednak przygotowuję się na to i jakby celuję w produkty jeszcze tańsze. Liczę je od tyłu, czyli sprawdzam, za ile mogę sprzedać tą nieruchomość. Dodaję sobie taki współczynnik bezpieczeństwa dzisiaj, kilkadziesiąt tysięcy złotych. Odejmuję od tego remont i to jest moja cena docelowa, za którą po mojemu, od góry. Oczywiście tak jakby. Po twojemu. Tak, bo wiele osób liczyło, te osoby, które weszły na rynek tak na zasadzie bez przygotowania, bez narzędzi, bez szkolenia, ich liczyli na to, że ceny będą rosły, mogą się przejechać, bo ceny mogą rosnąć, ale mogą też jakiś czas nie rosnąć. Oczywiście. Prawda? I one teraz nie zarobią na tym rynku, albo zarobią mniej niż oczekują. Tak? A jeżeli ktoś kupuje w najgorszym scenariuszu, że zawsze zarobi, i mówi się też często i widać po statystykach, że kredyty są tak naprawdę dźwignią w dużych miastach, czyli w Warszawie, w wielkich aglomeracjach, a w małych miastach, nawet w Lublinie, jest bardzo dużo klientów gotówkowych, tak jest. Bo te ceny są dostępne. Tak? Dokładnie. 200, czasem 300 tysięcy to jest kwota, którą nie mówię, że każdy ma, bo to jest duża przesada, ale są ci ludzie z tymi pieniędzmi i oni tym bardziej są popychani w te nieruchomości przez tą inflację, którą zaczynają odczuwać. Zgadza się. Ja muszę powiedzieć, że małe rynki są w ogóle świetnymi miejscami, gdzie można zarabiać inwestycyjnie na wynajmie. Dlatego, że można ten biznes zautomatyzować i dzisiaj kupić sobie mieszkanie w Kaliszu za 200 tysięcy i naprawdę fajnie na nim zarabiać. Ile wynajem kosztuje w Kaliszu w takim razie takie mieszkania? To zależy, bo takie małe mieszkanie, kawalerki wynajmują się już za około 1400 zł. To drogo. Tak, natomiast wyremontowane produkty oczywiście. Natomiast większe mieszkania, no to tak powiedzmy, że
jeżeli mówimy o dwóch, trzech pokojach w fajnym standardzie, to te ceny są między 1600 a 2000 za wynajem, plus oczywiście opłaty. Mhm. No, czyli tak jakby nie tak wcale mało, no bo... No, tak, są bardzo fajne stopy. Widać zwrotu. Też deweloperów, że jest migracja deweloperów z tych wielkich aglomeracji, bo nie ma działek, bo ciężko się buduje, tak. Do tych małych ośrodków, więc jakby widać, że wszyscy, ten rynek wcześniej była tylko Warszawa dokładnie. I nic poza tym, to teraz widać, że deweloperzy poszli w innym kierunku i też rynek poszedł w innym kierunku. To już tak, to... ja bardzo świadomie wybrałam, że będę pracować lokalnie i nawet jeżeli robię flipy na jakąś większą odległość, to również raczej wybieram mniejsze miasta. Mhm. No właśnie, miasta. Przy mniejszych miastach to jest z kolei z mojej perspektywy jest pewne ryzyko, że jeżeli weźmiemy za małą miejscowość, a ona jest oparta o jednego pracodawcę, który tak. Na przykład z jakiegoś powodu zbankrutuje, albo zamknie swoją działalność, albo ograniczy, to ten popyt w tym mieście no, nagle spadnie i będziemy ofiarą tego, więc trzeba też uważać, bo są takie miasta, na przykład, gdzie oparte są o jedną fabrykę, o jedno duże przedsiębiorstwo, zgadza które ciągnie się. To wszystko. Na przykład Kraśnik jest taką miejscowością Lubelszczyźnie, która ma dużą fabrykę. I tu trzeba uważać po prostu, w jakiej kondycji jest ta branża, w jakiej kondycji jest ta fabryka. Czy przypadkiem to nie jest, że za rok czasu tej firmy już nie będzie i będziemy mieli problem. A w dużym mieście z kolei, jak jedna firma upadnie, to się rozłoży, ci ludzie pójdą do innych firm i to wszystko jakoś tam się poukłada. Biznes Rider. A to Kasia, w takim razie powiedz, w tych 50 flipach, jaki był twój największy zysk? To był oczywiście flip na domku i to było 150 tysięcy. A przy jakim kapitale? Łącznie z remontem wydałam na tą inwestycję 500 tysięcy. Okej. Okay. A kolejny taki największy? Na inwestycji, którą teraz robię, zarobię między 90 a 100 tysięcy. Plus wykonałam taki flip, który polegał na tym, że wyremontowałam, przygotowałam mieszkanie od dewelopera na samym zadatku, a następnie zamieniłam się z kupującym to mieszkanie na jego nieruchomość. Tą jego nieruchomość również sflipowałam i tam jakby na zakładkę poniekąd, tak. Na takiej zamianie zarobiłam prawie 100 tysięcy. No bo wtedy łącznie. Się zarabia podwójnie, prawda? Tak, natomiast tutaj to jest mój najlepszy deal, dlatego że w tamtym czasie wygenerowałam 100 tysięcy ze 100 tysięcy, więc tak naprawdę w 4 miesiące podwoiłam kapitał, 100%. Który tam włożyłam o 100%. A powiedz mi, gdybyś miała na przykład siostrzenicę, tak, która ma 20 lat czy i chciałaby wejść we flipy, no to co by się poradziła? Od czego ma zacząć? Bo jest zielona na przykład. No na pewno od szkolenia, bo to jest kluczowa sprawa, co jest bardzo ważne. To, że ty wchodziłeś na ten rynek w momencie, kiedy on tak naprawdę był spadający. Tak, w 2010 roku, kiedy było dużo gorzej niż teraz jest. Nauczyłeś się flipować na rynku opadającym i to jest tak naprawdę możliwe. Jeżeli ktoś zachłysnął się tym biznesem w 2018 czy 2019 roku, dzisiaj ma problem, bo musi się zmierzyć z zupełnie nowymi warunkami. Natomiast w ogóle nie mieliśmy na szkoleniu strategii, jak to robić na rosnącym rynku. Tam od początku była mowa o tym, jak to robić tak, żeby najgorszej sytuacji. Zawsze się po prostu udał i zawsze się spiał. Więc, więc należy nauczyć się o takich bardzo uniwersalnych zasadach, jak ten biznes powinien wyglądać, a nie sugerować się tym, co się działo na przykład przez ostatni rok. Tak, albo dwa, albo trzy lata. Ja myślę, że część osób, które jakby miały inną strategię, idą dzisiaj rynek ich wyeliminuje i oczyści niestety się. Tak. No niestety, ja się cieszę, bo będzie więcej tortu dla mnie i jakby na korzystanie z mojej strategii, która ona jest odporna na wszystko, tak? Dokładnie. Moja strategia jest taka, że jak są złe czasy, to po prostu zarabiam dużo, a jak są dobre czasy, zarabiam bardzo dużo albo bardzo, bardzo dużo. I wtedy mam premię za to, tak, że jest koniunktura. Jeżeli nie ma koniunktury, to i tak zarabiam. Ja często to porównuję do fliperów samochodowych, którzy zawsze cały czas są na spadającym rynku, poza dzisiejszym czasem, bo jest anomalia, ale oni muszą kupić samochód tanio i wiedzą, że on jutro będzie tańszy i muszą go drożej sprzedać, żeby na tym zarobić. Także nawet gdyby rynek spadał, co ja nie wierzę, żeby nominalnie te ceny spadały jakby tam w długim okresie, to zawsze niezależnie od tego, no ja czuję, że będę zarabiał moją strategią.
na przykład my też sprzedajemy mieszkania, mogę Ci powiedzieć odnośnie do tego, co u nas jest. My 4 czy 5 mieszkań teraz sprzedaliśmy ostatnio. Wiadomo, że nie ma takiego zainteresowania, takiego hype'u, jaki był. Tak. To nie jest tak, że ten klient jest na pniu, ale cały czas są prezentacje, cały czas są klienci, oni są głównie gotówkowi, jak już to tam się wspomagają lekko. I tak naprawdę mamy teraz, cały czas dokupujemy mieszkania, mamy już około 20 mieszkań, które są w trakcie jakby realizacji, za chwilę będą wychodziły na sprzedaż. Mhm. Także ja wręcz powiedziałbym, że tempo przyspieszam i od kiedy są te trudne czasy, to ja czuję, że ja robię więcej niż robiłem kiedyś. Tak, ale ja się w 100% z Tobą zgadzam, ja mam dokładnie tak samo. Kryzys otwiera przed nami, no nowe strategie na inwestowanie nawet bez gotówki. Rynek samochodowy, który przywołałeś, jest świetnym przykładem, ale nieruchomości dają jeszcze więcej możliwości. Dzisiaj już zaczynamy negocjować takie tematy typu ktoś ma trudną nieruchomość, nie umie jej sprzedać sam, nie ma go na miejscu i my możemy tam wejść, nie płacąc mu za tą nieruchomość, po prostu my mu zapłacimy za tą nieruchomość po wszystkim, jak mu przygotujemy, tak. Sprzedamy. Czyli finansować się właścicielem, tak? Finansować się właścicielem. Business Rider. Wiem, że zaczęłaś działać w trochę inny sposób niż do tej pory, bo wiem, że połączyłaś siły z moimi innymi absolwentami, którzy są po warsztatach, ale też i działają w okolicach Twoich jakby rejonach. I wiem, że poznaliście się dzięki temu, że łączy Was, ja Was trochę połączyłem. Tak. I zaczęliście działać wspólnie, prawda? I tak. Stworzyliście jakiś taki komitet, taki gildię. Już wyjaśnię. No, o co chodzi? Okej. Okay. Mamy grupę coworkingową. Jesteśmy 3 fliperami, którzy prowadzą niezależne projekty, niezależnie na nich zarabiają, ale wzajemnie sobie w tych projektach pomagają. Mhm. Chodzi o to, żeby uwolnić jeszcze więcej czasu. Mhm. I oczywiście zyski ilościowo, bardziej, żeby to się spinało i tak dalej. I tak na przykład Szymek Mazur ma świetną rękę do weryfikacji i werbowania ekip. Wszystkie ekipy, które dzisiaj mamy z Patrykiem, są od niego. No poza moją jedną taką stałą, to generalnie połowa moich mieszkań jest zremontowana ekipą Szymka. Patryk jest świetny w analizach, procedurach i tak dalej. On z kolei zajmuje się też rekrutacją koordynatora. Ale na jakiej zasadzie to działa? Tak powiedz mi, jakby, bo wiem, że macie grupę na WhatsAppie. Mamy swoją grupę na WhatsAppie. Utworzyliśmy grupę z wszystkimi może nie, ale z ogromną ilością pośredników w naszym mieście w ten sposób, że jesteśmy grupą zakupową, czyli pośrednik wysyła leada na wspólną grupę, na którą jesteśmy. Tak, ale czy inni pośrednicy widzą tego leada? No nie, inni pośrednicy nie widzą tego leada, bo tych grup mamy kilkanaście. Okej, czyli to są grupy w grupach takie. Grupy w grupach, tak. No nie, my w Flipperze połączyliśmy siły, ale pośrednicy nie do końca chcą połączyć siły. Okej, czyli macie grupę jakby z pośrednikami i ci pośrednicy wrzucają Wam tam różne na przykład deale. Tak. Mhm. I teraz na jakim mechanizmie to działa, tak? Kto decyduje o tym, kto kupuje? No bo wiesz, każdy ma swój interes, bo każdy jest na niezależnym rozliczeniu, bo Wy nie jesteście takimi wspólnikami, że wszystko do jednego worka. Tak. Tak jak to działa? No więc po pierwsze to tych leadów dzisiaj mamy tak dużo, że my wręcz tak trochę mamy wyzwanie, żeby to wszystko ogarnąć i posprawdzać, więc żadnej tam... Czyli okazji jest więcej niż możliwości. Okazji leadów, bo to czy to będzie okazja, to się dopiero okazuje na miejscu w trakcie negocjacji i tak dalej. Kto ten biznes zna, dobrze wie, że tego leada trzeba sobie dopiero wypracować, na miejscu wynegocjować i tak dalej. Niemniej jednak, jeżeli ja do grupy zaprosiłam pośrednika, no to ja mam pierwszeństwo do tego, żeby danego leada wziąć. Mhm. Ale potem mamy kolejność kołową, czyli mamy tą ustaloną taką kolejność. Po mnie zawsze Patryk jakby wchodzi w deala, a jeżeli Patryk Kurzawa jednak rezygnuje, no to potem Szymek Mazur, jeżeli Szymek, to potem ja i tak dalej, bo w grupach, w których to Szymek pozyskał pośrednika, no to on. Okej, ale to teraz dobrze wiemy, że lead to nie jest jakby deal i też po tym leadzie nie widać, czy to jest deal i czy ktoś musi na niego pojechać tak naprawdę, więc... Oczywiście, jeżeli ty pojedziesz, wynegocjujesz, no to co wtedy wynegocjujesz dla kogoś innego? Były takie sytuacje, że jak najbardziej, czyli były sytuacje, w których dostawaliśmy leada informacje od pośredniczki, że jest jakieś tam mieszkanie, no i okazywało się, że właśnie na przykład Szymek już był na tym mieszkaniu z inną pośredniczką i traktujemy to jako jego deal, ale pomagamy mu, żeby tego deala znegocjować, bo fajniej się negocjuje, jak się negocjuje w trójkę.
A co tam daje jeszcze taka grupa? Mamy rabaty zakupowe zrobione w hurtowni. Na dzień dzisiejszy już praktycznie mamy takiego koordynatora, ponieważ wszystko się zaczęło od tego, że Szymek pozyskał bardzo fajną ekipę takiego pana Tomka. I pan Tomek, widząc, że z nami się fajnie współpracuje, on dotrudnia kolejne ekipy, takie podwykonawczo, trochę ludzi sobie tam angażuje i on cały czas ma dla nas dostępność. Co byśmy nie mieli do remontowania, to pan Tomek jest w stanie to ogarnąć i rzeczywiście on tak bardziej koordynuje te procesy, niż tak naprawdę fizycznie już pracuje na tych, na tych remontach, także bardzo fajnie. I taki pan Tomek ile na przykład bierze od nas za mieszkanie takie? On nie bierze od nas za mieszkanie, on po prostu jest ekipą remontową, która wycenia nam mieszkanie. On się koordynuje za darmo, tak trochę. No coś na tym zarabia, ale powiedz jakby tak. Ile was kosztuje taki remont, to już tak może nie pytam ile on zarabia, bo tego nie wiemy, ale nie ile wiemy. Was kosztuje taki remont, nie wiem, 50-metrowego mieszkania? Tak naprawdę mamy w tej chwili stawkę ryczałtową między 500 a 600 zł z metra kwadratowego. Czyli w ogóle za 20 tysięcy, tak? Mniej więcej. Myślę, że tak. Kosztuje 20-25, tak? Tak. Mieszkanie. Im większe mieszkanie, tym wiadomo. Tak, wiadomo, im to jest większy zakres. Tak? Przepraszam, z metra drożej, ale taniej. Tak. No my gdzieś płacimy poniżej 20, jeszcze nam się udaje znaleźć. Wszyscy się w ogóle martwili, że my się na pewno pokłócimy o deale. Natomiast my dzisiaj mamy naprawdę ogrom lidów. My wręcz poszukujemy finansowania na tę okazję, którą udaje nam się wypracować. Ponieważ zbliża się taki rynek, w którym będzie nam stosunkowo łatwo pozyskać fajną okazję. Jak już wspominałam, tą okazję będzie można moim zdaniem znaleźć nawet bez gotówki dzisiaj. Niemniej jednak być może w takim najgorszym wariancie będzie tak, że na tego klienta troszeczkę dłużej będziemy czekać. Już na pierwszej prezentacji nie sprzedamy. To jest, tak. No to trzeba się z tym dzisiaj liczyć. Natomiast to nie znaczy, że nie sprzedacie wcale. Tak? Oczywiście. Bo jeżeli będzie mieszkanie dobrze kupione, to się sprzeda zawsze. Ja celuję w dwa rodzaje tak naprawdę klientów. Pierwsi klienci to klienci typowo inwestycyjni. Mieszkanie, które kupiłam, zarezerwowałam wczoraj, no to jest 80-metrowe mieszkanie na czwartym piętrze. Praktycznie za 2000 z metra kwadratowego. I ja z tego po prostu zrobię dwie tyle, jednostki. Tyle, co sam zrobię dzisiaj, już te elementy w budowie. No właśnie, tak? Dzisiaj wytworzenie budynku kosztuje mniej, a kupiłam mieszkanie z ogrzewaniem gazowym, ze zrobionymi oknami, połowa jest wyremontowana, jest kuchnia zrobiona. Naprawdę niewiele trzeba przerabiać. No niestety jest na czwartym piętrze i właściciel nie mógł go w obecnych realiach rynkowych takiego dużego sprzedać. Zamierzam zrobić z tego dwie jednostki na wynajem. I w takich klientów celuję, klientów inwestycyjnych, ale też pamiętam cały czas, że są osoby, które ciągle mają potrzeby mieszkaniowe, tak. Muszą się przeprowadzić, bo praca, bo rozwód, bo nowy partner, bo wyprowadzam się od rodziców i tak dalej, zmieniam szkołę i oni nadal muszą gdzieś zamieszkać i oni będą poszukiwali mieszkań. I ja chcę, żeby oni się decydowali na moje mieszkania, bo one są dostępne cenowo, przygotowane w taki sposób, żeby można było z nich już fajnie się wprowadzić, korzystać i wierzę w to, że te mieszkania nadal się będą w ten sposób sprzedawać. A jeśli chodzi o inwestorów, to jakby wasza grupa szuka inwestorów cały czas? Tak, jak najbardziej. Znaleźliśmy już bardzo wielu, mamy bardzo wiele kontaktów, ale tak jakby cały czas jesteśmy otwarci na współpracę. Ale to bardziej na zasadzie odsetek, czy bardziej na zasadzie podziału w dealu? Wolimy odsetki z tego względu, że... Macie doświadczenie, wiecie jak to liczyć, jak macie dokładnie zasoby, także... Tak, i są klienci, są, przepraszam, inwestorzy, którzy są gotowi mimo wszystko pożyczyć nam pieniążki na procent, więc... Wybieramy takich, bo oni są dla nas najbardziej korzystni i najmniej mamy też logistycznych zawiłości z tym związanych, bo jednak inwestor, który kupuje 50 na 50, musi przyjechać na akt, temu sprzedającemu trzeba to tłumaczyć, czemu ktoś inny kupuje i tak dalej. No jest na pewno łatwiej i wtedy jakby jest mniejsze ryzyko dla niego, znaczy ryzyko pod kątem ile zarobi tak naprawdę. On wie z góry jaka będzie kwota, z którą się tam rozliczyć, tak? Najtrudniej zacząć tak naprawdę. Pierwszy inwestor to znajomy, drugi inwestor to znajomy. Spłacamy te zobowiązania, więc oni polecają nas dalej, są zadowoleni. Tak to te środki leżałoby im na koncie, a tak mają na wakacje, czy nawet na jakieś tam fajniejsze rzeczy, w zależności od tego, ile tego kapitału jest, więc to jest fajny sposób. Tak sobie myślę właśnie na temat tego twojego klubu, bo to jest takie niesamowite działanie, bo u mnie, wiesz, na grupie właśnie jest tam ponad 1500 osób, które skończyły moje warsztaty. Jakby, co ty z tej grupy wzięłaś? Bo już jesteś na niej 5 lat, od samego początku jesteś, prawda? Tak. Co ty z niej wzięłaś? Jakby, jakie korzyści wyciągnęłaś? Bo tak z twojej perspektywy, bo ja widzę coś inaczej, innej perspektywy, ja patrzę na tą grupę, a z innej ty jako flipper, który może tam uzyskać jakiś pomoc, informacje.
co ty tam widziałaś? Jakby, jakie były najcenniejsze rzeczy? Mnóstwo. Ale takie konkretne, jakbyś mogła powiedzieć, jakby co ty widziałaś, jaką sytuację, jakiego deala, jaką pomoc uzyskałaś? Na przykład, dzisiaj współpracuję z fliperami, którzy są wszyscy na tej grupie, bo to są tak naprawdę twoi absolwenci. Ja też nieraz udzielam pomocy w znaczeniu, jak ktoś ma jakieś wyzwania projektowe. No to jest moja kompetencja, więc mi to przychodzi bardzo łatwo, żeby takie jakieś wyzwania rozwiązać i zaprojektować coś funkcjonalnego. Tak naprawdę inwestora pozyskałam dzięki temu, że kilku inwestorów, dzięki temu, że zrobiłam ogłoszenie na naszej grupie, bo na naszej grupie są też osoby, które niekoniecznie chcą flipować. Tak, są też kasy. Ale mają kapitał i szukają dobrych. Dokładnie. Wiem osób, które już później mi mówiły, że przyjechały nie po robić, żeby robić flipy, bo nie mają czasu, tylko przyjechały po to, żeby wiedzieć, jak to działa i móc finansować innych w bezpieczny sposób. Z każdym rokiem, z każdym miesiącem jest łatwiej, ponieważ na tej grupie poznajemy się, mam tą przewagę, że rzeczywiście jestem od początku, nie zniknęłam. Rozliczyłam się z wielu takich finansowań, więc dzisiaj jestem z tym po prostu wiele prościej. No i właśnie, i teraz robimy to z absolwentów. I Kasia, nie wiem, czy ja już, czy dziewczyna do mnie dzwoniła, ale chciałam Cię zaprosić, żebyś powiedziała na zjeździe absolwentów trochę szerzej niż tutaj, jak działa ta grupa, bo to jest też bardzo fajny sposób na to, żeby jeszcze bardziej moi absolwenci się mogli zintegrować. Zdecydowanie tak. Tak, więc 10 września mamy zjazd absolwentów, tylko dla absolwentów. W Warszawie robimy. Wiesz o tym? Już? Wiem, bo zapisałam się ten majowy, także bilet już mam. A, bilet już mam, także zaprosić, żebyś powiedziała szerzej tak na scenie o tym, jak tak w detalach, bo teraz w detalach wiadomo, że nie możesz tak publicznie odmówić o wszystkim, ale także przyjmij to zaproszenie. Już wiem, że będziesz. Bardzo mi miło, z przyjemnością opowiem. Na pewno jest to bardzo inspirujące, jeżeli tylko kilka osób weźmie to i zaadoptuje w swoich miastach, w swoich grupach, bo wiesz, w kupie siła, tak jak się mówi. Tak. A tym bardziej, że ja mam takie wrażenie, że ta grupa jest taka stworzona w taki sposób, gdzie tam nie ma jakiegoś tam zawiści, zazdrości. Tak jak cała nasza grupa absolwentów. Natomiast ja chcę tylko dodać, że tak naprawdę poza tymi wszystkimi korzyściami finansowymi, ilościowymi, to przede wszystkim spędzamy fajnie czas i ta jakość dnia się zdecydowanie podniosła, bo w kupie siła, tak jak powiedziałeś. Super. Kasia, dzięki Ci wielkie za to, że zgodziłaś się dzisiaj ze mną przyjechać i porozmawiać na temat swojego biznesu. Także życzę Ci, żeby kolejne 5 lat zostawało nie 50 kolejnych flipów, tylko przynajmniej 100 i może coś z budowy, bo o tym też rozmawialiśmy. Ale wiesz, niektórzy mają tak, że ciągnie ich do flipów, prawda? Do kreacji. Ja nigdy nie przestanę flipować. Nigdy nie przestanę. No ja też tak mówię. Jak Jurek Owsiak, nigdy nie przestanę grać orkiestrę. Tak. Ja nie wyobrażam sobie dla siebie lepszego miejsca w życiu. Tak, dokładnie. Dzięki wielkie. Piąteczkę, cześć.